sposób komponowania Andrzeja Krzanowskiego był absolutnie szokujący, nawet dla nas, którzy z tak zwaną muzyką nową czy muzyką współczesną mieliśmy wiele do czynienia. Operowanie instrumentami w taki sposób, że dźwięki tworzyły rodzaj pejzażu. Dzisiaj rzeklibyśmy, był to rodzaj soundscape'u, pejzażu dźwiękowego. Ja pamiętam, jak kiedyś słuchałem, będąc uczniem Karłowicza, Andrzeja, który wykonywał swój utwór na akordeon solo, tam w ramach tego cyklu Śląskiej Trybuny Kompozytorów. To muszę powiedzieć, że to był dla mnie wtedy szok. To tak wyglądało, jak to w jego muzyce wyglądało naprawdę. I on, jak on sobie potrafił grać w ogrodzie na akordeonie, i on w zasadzie wychowywał się albo w bardzo malutkim pokoiku, bo warunki mieszkaniowe były naprawdę bardzo skromne, ale był obok park, był ogródek i on tam spędzał bardzo dużo czasu. Jak ja pierwszy raz do niego przyjechałam, to ja po prostu aż byłam oszołomiona, bo ja znałam inną akustykę. Nadszedł taki moment, był to rok 2000, kiedy to młoda, ówcześnie Orkiestra Muzyki Nowej dostała propozycję zagrania koncertu monograficznego na warszawskiej jesieni. Rzadko się zdarza, żeby na tego rodzaju festiwalach grano koncerty monograficzne, ale jednak do tego doszło i właśnie był to koncert monograficzny Andrzeja Krzanowskiego. Jak żył Mozart, to w tych czasach konie stukały miarowo. Były zegary wówczas? Chyba były już, prawda? Były zegary, one też biły, tikały miarowo. I tak przez jedno stulecie, drugie stulecie był rytm, był puls. Teraz jak posłuchamy, co się dzieje, to mamy szum. W rozmowie z żoną kompozytora dowiedziałem się, że usytuowanie domu, zarówno rodzinnego domu Krzanowskiego, jak i potem wspólnego domu, to były Czechowice, Dziedzice i Bielsko, blisko była stacja kolejowa, blisko była karetka pogotowia, także nieustanne dźwięki syren. Te pochukiwania kolei, lokomotyw, jak para była spuszczana z jakiegoś kotła w rafinerii, dzwony kościoła, to wszystko tworzyło naprawdę fantastyczną akustykę. I on mieszkał właśnie tak jakby na przecięciu tych wszystkich linii. Pokolenie stalowo-wolskie, czyli pokolenie tych kompozytorów, dwudziestokilkuletnich, czyli Krzanowski, Knapik, Lasoń. Oni się zintegrowali pod wpływem festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, czyli w Stalowej Woli. Festiwal zamawiał utwory u nich. Oni próbowali pisać jak najlepiej umieli, ale w pewnej opozycji do tego, co pisali ci kompozytorzy z starszego pokolenia.
postrzeganie tego instrumentu na pewno się bardzo zmieniło, zwłaszcza tu u nas na Śląsku. Akordeon był takim instrumentem, ja jeszcze pamiętam z własnego domu, gdy mój ojciec nie był muzykiem, ale potrafił grać na akordeonie. I jakiekolwiek urodziny, takie domowe spotkanie, to zawsze kończyło się, a wyciągnij tam, zagraj coś, chociażby te 100 lat, prawda? I na Śląsku był bardzo popularnym instrumentem, ale właśnie do tego typu działań. Natomiast akordeon jako instrument wykorzystujący pewne swoje brzmienia, czy używany w muzyce nowej, czy nawet muzyce dawnej, jakbyśmy posłuchali transkrypcji Bacha, przecież fug Bacha, to brzmi czasami jak organy, prawda? Jak jest dobry instrument, to brzmi znakomicie, świetnie, jeszcze w dobrej akustyce. A tutaj Chrzanowski poszedł o krok dalej, mianowicie z tego instrumentu spróbował zrobić instrument muzyki współczesnej, czyli szukał nowych brzmień. Niczego nie odrzuca, on idzie po prostu swoją drogą, on toruje zupełnie własną ścieżkę. Zresztą ta jego postawa została doceniona, był przez kilka lat wykładowcą w Darmstadt, gdzie wykładał właśnie współczesny akordeon. W Darmstadzie była wielka moda na strukturalizm. Mnóstwo struktur, trudnych, rytmy po prostu nie do powtórzenia. Muzyka serialna, dodekafoniczna, jakieś kombinacje dźwiękowe, kombinacje matematyczne. A tu wychodzi młody człowiek, wyjmuje akordeon, który był nazywany przecież wstydem również i nadawał się bardziej na jakieś imprezy niż do grania na scenie i pociągnął kilka dźwięków. Naprawdę, wszyscy byli kupieni. Zdumiewa rozmach Chrzanowskiego w wyobrażaniu sobie formy, w ilości elementów, które są skoncentrowane wokół jednego przebiegu, jednej idei. Wielokrotnie zastanawialiśmy się, jak wyobrażał sobie kompozytor wykonanie chociażby wspomnianej wcześniej piątej audycji, wtedy, kiedy ona powstała, czyli w roku 1978, skoro nawet w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest całość ogarnąć technologicznie. Kiedyś, będąc młodym człowiekiem, inaczej się podchodziło, inaczej słyszeliśmy tę muzykę, niż słyszymy ją dzisiaj. Po wielu, wielu latach, kiedy gramy takie utwory jak relief czy audycje, to są rzeczy, które w tamtych czasach, kiedy były pisane, wyprzedzały swoją epokę. Był śląskim wizjonerem. Wizjonerem dlatego właśnie, że gdzieś ta jego wyobraźnia i wrażliwość sięgała daleko do przodu, daleko poza czasy, w których żył i daleko poza środowisko. A śląskim dlatego, że jednak z drugiej strony, z strony tego pejzażu dźwiękowego i zanurzenia w czasach, w których żył, on mówił jako kompozytor o tym czasie i miejscu, w którym był. Andrzej nie doczekał tej chwili, nie dożył po prostu tego momentu, kiedy jedno z jego najwspanialszych dzieł będzie wykonywane. Jestem przekonany o tym, że gdyby żył, to on by właśnie zasiadał, dzierżąc w rękach akordeon i przygotowywał się właśnie do tego wykonania. Nie zapominajmy, że oprócz tego, że był genialnym kompozytorem, był naprawdę znakomitym akordeonistą. Cóż. Wyobrażam sobie to tak, że on teraz gdzieś tam z góry spogląda na nas, uśmiecha się serdecznie i trzyma mocno za nas kciuki,